Zespoły będą oceniane według następujących kryteriów. Najważniejsza sprawa to jest zgodność tematyki z dzisiejszą imprezą, a więc chodzi o prezentację programów koledniczych, obrzędowych, związanych z godami od Wigilii do zapustów. Ponadto zespoły będą oceniane mianowicie według innych kryteriów, jak dobór repertuaru, jego wykonanie, ogólne wrażenia artystyczne, jak również eksponaty kolednicze towarzyszące prezentowanym programom. Zespoły wystąpią w następującej kolejności. Rozpocznie zespół ze szkoły podstawowej w Kobylanach. Zespół ten prowadzi pani Teresa Jachimkowska, nauczycielka pracująca w szkole w Kobylanach. Zespół przygotował tryptyk diabelski. Witajcie, bracia diabły! I ty witaj, panie nasz i władco każdej duszy na ziemi! Jako sekretarz, a zarazem namiestnik królestwa, rozpocznę obrady. Otóż wasza wysokość i panowie diabły zebrali się tutaj po to, aby radzić nas bardzo ważnym problemem. Piekło ginie! Dlaczego? Po pierwsze, nie wywiązujemy się ze swoich obowiązków. Jako przykład skarbnik mi odczyta dane statystyczne. Otóż, szanowni wygielnicy, mamy bardzo trudną sytuację gospodarczą. Nie był kobiet, księgę. Ostrożnie, cofniemy się 10 lat wstecz. Otóż jeszcze 10 lat temu w naszych piekielnych kotłach usmażyło się aż 400 dusz. Nasze zasłużone diabły zwiodły z dobrej drogi aż 10 tysięcy osób. Był wybrany diabłem agitator do plakatu, do pogadanek z naszą diablęcą młodzieżą i uczył wszystkiego złego. A teraz brud, smród i ubóstwo. Diabły chodzą za królową. Wspomnij też, bracie, o tym, że brak nam środków zbierających i nikt nie zapewni nam opieki lekarskiej. A jak słyszałam z dobrym źródłem, w tym roku w naszym kotle siedzi tylko dwie duszy. Taki groszek można dostać tylko w diabelskim perekcie za 20 rogów i 40 kopytek, że o ogonach już nie wspomnę. Co będzie, sobie powiemy aniołom, że nie wywiązujemy się ze swoich obowiązków, że zawalamy plany? Chciałbym wam, bracia, powiedzieć, że w królestwie panuje wielki kryzys, a przede wszystkim zanurzyliśmy się po rogi u aniołów. Rozmawiałem z jednym prywatnie. Powiedział mi, że dopiero wtedy wyjdziemy z zadłużenia, kiedy spłacimy niebu dług 500 dusz. To też widzicie, że piekło podupada. Co robić? Radźcie! Myślę, panie, że nasze królestwo stałoby się silne, gdybyś ósmy raz rozwiódł się i połączył się z Belzebubem z planety Ziemi. Mężu, tylko nie to! Zastanowię się jeszcze! Panie, ale on ma córkę, szkaradna, 3 popsute zęby, 3 szczękę. Panie, a może wybierzemy tych najmniej zasłużonych dla piekła? Może, może Mefistofelesica. Pąki zbiera, marna kwiatnica, popała zdradza wącha kwiatki, słucha śpiewu słowików. Dobrze, że aniołowie tego nie widzą, bo przecież przyjęliby ją do swego rodu, a to by mamy hańba. Hańba! Wystąp, Mefistofelesico, i złóż księgę na honor swych diablęcych rogów. Odczytajcie akt przysięgi. Znowu 20 stopień zasięgu.
Całego świata. Na mój rozkaz, na moje wezwanie, niech tu przede mną marszałek stanie. Stoję przed tobą, najjaśniejszy panie. Kto rozkażesz, wszystko się stanie. Chcę, byś jak najprędzej dochodził, czy się w Mesjasz jeszcze nie narodził. Ty się nie rozgniewał, lecz odpuszczę winę, gdy mi zwiastujesz miejsce i godzinę przyjścia Mesjasza. Prawda. Michałaś tak nam prorokuje, że Betlejem to miejsce się znajduje. Wydaj rozkaz. Niech szybko żołnierze zbierają i zaraz do Betlejem niechaj wyruszają. Wszystkie dzieci, od najmłodszych do 2 lat, niechaj mieczem wyprowadzą aż na tamten świat. Powiadam, wszystkie owe dzieci, nawet mojego syna niechaj głowa zleci. Ktoś ty? Kto jesteś, przeraźliwa Maro? Prędz mego domu, z drogi mi poczwaro. Drogi? Cóż znowu, mój królu i panie? Przybyłam tu ważne wypełnić zadanie. Słuchać rozkazów nie jest w mym zwyczaju. Dawno nawykła, że mnie posłuch dają. Chodzę królu w palace, wstępuję w szatki. Zbieram starców sędziwych, dorosłych i dziadków. Nic nie pomogą stroje i oręża. Ja najmocniejszy swą kosą dosiężę. Droga pani, wodzę i pogorzę, jak ligerowa, pod tych stóp się może. Wielki czy mały, mędrzec czy też głupi. Od mojej kosy nikt się nie wykupi. Patrz na łzy moje, blask tej korony, ja król potężny, biję ci pokłony. Za nic mam w sobie majestatu prawa, nic u mnie skarby, potęga i sława. Gdy nic nie waży berło w mojej dłoni, niech cię ma rozpacz do litości skłoni. Jam jest bez serca, litość mi nieznana, z silną krwią ścinam, że brata i pana. Uznaję złości i przyznaję błędy, za dawne życie pokutować będę. Moja rasa! Moje ciało! Przyjmiecie tę Mefistofelesicę? Przyjmiecie!